Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a ze mną Adrianna Klimaszewska, która realizuje bardzo ciekawy projekt na psim polu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawy, kobiecy, feministyczny, z trudnymi słowami w nazwie. Siepolanki, osiedlowy zin feministyczny. Co to znaczy? Będzie to, bo już jak zaczęłyśmy od produktu, który powstanie w trakcie trwania projektu, no to od niego zacznijmy. Będzie to zin, w którym będę oddawała i będziemy sobie wspólnie oddawały głos, my kobiety. Będą to opowieści kobiet, wspomnienia kobiet, zdjęcia kobiet i wokół nich. Czyli zin, taka publikacja, tak? Zin, taka publikacja, taka duża broszura, w której zebrane będą przeróżne fragmenty rzeczywistości z przeszłości i tej aktualnej rzeczywistości, ale wszystko wokół kobiet, dlatego że jest duży wycinek właśnie w tej hair story i aktualnej działalności kobiet. Ja sama, mieszkając już od wielu lat, od 11 na psim polu, nie znam żadnej sławnej, znanej psiepolanki i tego bardzo mi brakuje i tego będziemy szukały, chociaż nie chodzi tu tylko o sławne, ważne, takie, które dokonały jakichś ogromnych zmian, tylko chodzi nam o każdą kobietę, każde wspomnienie, każdą historię, która pokaże, jaka praca kobiet jest zupełnie na przykład niedoceniana w ogóle w życiu. Ale też chyba ta historia kobiet jest taka mniej znana, bo z historii kojarzymy mężczyzn wojskowych, przywódców, żołnierzy, ale generalnie jest to historia mężczyzn. Wy tworzycie her historię, czyli jej historię, historię kobiecą. Dlaczego? Można powiedzieć historię alternatywną, ale tak nie jest. To raczej jest do uzupełniania historii. Takiego zabiegu dokonuje też między innymi profesor Adam Leszczyński. On pokazuje historię 90% Polek i Polaków, tych, którzy nie byli szlachtą. I to też jest ciekawe. I my dokonujemy dokładnie tego samego, takiej rewizji historycznej, pokazania tego, że nie tylko mężczyźni tworzyli historię. Również we Wrocławiu, również na psim polu, że kobiety brały czynny udział w tworzeniu rzeczywistości, tożsamości Wrocławia, jak i innych osiedli. Bardzo ciekawym przykładem jest na przykład historia Zofii Gostomskiej-Zarzyckiej, która była jedną z prekursorek odbierającą Wrocław, Breslau, na nowo i była jedyną kobietą w tej całej grupie pionierskiej. O niej nic nie słyszymy. Ja dziś jadąc do pracy jechałam ulicą Krzywoustego, Bryknera, Kromera, później Rydygiera na przykład, nie jechałam żadną ulicą, która byłaby odniesieniem do kobiety, żadną kobiecą ulicą i naprawdę widzę tutaj ogromne pole do działania i ogromną potrzebę działania, ponieważ te kobiety były, te kobiety są i te kobiety, po prostu trzeba o nich mówić, trzeba naprawić tę historię. Ale też jeśli się mówi o kobietach czy w kontekście ulic, to ja na przykład zauważam ulicę Marii Curie Skłodowskiej, czy tam Skłodowskiej Curie, Wisławy Szymborskiej, ale nie ma żadnych działaczek, nie ma żadnych polityczek, nie ma ewentualnie Emilii Plater, tak? Ale nie ma jakichś żołnierek, nie ma działaczek społecznych. Ta część historii jakby jest pominięta. Po pierwsze pominięta, po drugie kobiecość jest na przykład w pewnym sensie i w cudzysłowie święta, tak? Na 39 pomników kobiet w 2018 roku, 29 dotyczyło kobiet, ale to były kobiety święte. I to bardzo mocno pokazuje, jak my jako kobiety w ogóle jesteśmy odbierane po dziś dzień i nie chcemy tego, chcemy być odbierane tak, jak jest to realnie nam potrzebne i tak, jak rzeczywiście jest. Warto też zaznaczyć, że we Wrocławiu nie ma ani jednego pomnika, który by upamiętniał osobę z imienia i nazwiska. Jest kilka kobiet, postaci na pomnikach, ale nie są to kobiety realne, chyba że jest to Matka Boska, figura Matki Boskiej, albo też, miałam to zapisane, albo też Diana, bogini Diana w Parku Szczytnickim. Poza tym nie mamy żadnej kobiety z imienia i nazwiska. Mamy za to Oskara Langego, Fryderyka Chopina, Aleksandra Fredry. Ja nie mówię, że ich nie trzeba upamiętnić. Oczywiście, że trzeba, bo oni są niezwykle ważni dla nas, dla naszej historii, ale również ważną osobą jest na przykład dla Wrocławia właśnie Zofia Gostomska-Zarzycka, która jako jedna z pionierek odbierała zrujnowany Breslau. A jak idzie wam praca w projekcie? W sensie, jakie materiały do tej pory udało się zebrać? Czy kobiety chętnie dzielą się swoimi historiami? Okazuje się, że kobiety dość chętnie dzielą się historiami i na zasadzie poczty pantoflowej się to rozchodząc, po prostu udaje się to dużo łatwiej, więc jak już jedna kobieta podzieliła się swoim wspomnieniem osobistym z psiego pola, kolejna zaraz za nią również się do mnie zwróciła i tak powoli spływają do mnie maile już w tym momencie, choć dopiero jutro mam pierwsze realne spotkanie w plenerze zbiórkowe, to już dziś mam masę historii i myślę, że już dziś mam materiał na to, żeby ten zin był gotowy, dlatego jestem przeszczęśliwa, bo odkopujemy
niezwykłe historie, związane zarówno ze stanem wojennym na przykład, ale również z fryzjerką, która była przerażająca i kobiety bały się do niej chodzić, a jednak chodziły, tak? Więc to są takie smaczki, których realnie brakuje, bo ja myśląc o realizacji projektu zwróciłam się również do Ośrodka Pamięć i Przeszłość z prośbą o to, czy znane są jakieś historie z psiego pola kobiet i dostałam odpowiedź bardzo miłą, inspirującą, ale jednak negatywną, ponieważ tych historii nie ma zupełnie zebranych. Nie mamy zupełnie tutaj we Wrocławiu takiej karty, która pokazywałaby, że kobiety na danym osiedlu znaczyły, znaczą i że tworzyły te osiedla. Moim zdaniem to jest nam dziś niezwykle potrzebne, również po to, żeby kobiety jeszcze bardziej się angażowały w to zmienianie przestrzeni i rzeczywistości naszego miasta. Dlatego myślę, że ten projekt może mieć taki inspirujący potencjał i będzie bodźcem do tego, żeby inne aktywistki i aktywiści podobne projekty realizowali u siebie na osiedlach. Mam nadzieję, że to się stanie i tych historii osiedlowych kobiet będzie coraz więcej. A to nie jest tak, że jednak brały udział w tworzeniu osiedli, w tworzeniu Wrocławia, ale w podpisach byli mężczyźni, czyli że kobiety wycofywały się, mówiły: OK, ja to zrobię, to przyniosę, ja pomogę, ale to jednak, nie wiem, mąż mój, syn mój to zrobił, czy brat. Na przykład. Oczywiście, co prawda nie jest to zbadane naukowo, jakoś tak bardzo pokazane liczbowo, co trochę może utrudniać przekaz, ale jasne jest, że tak było. Również doktor Hirschfeld, profesor Hirschfeld i jego żona Hirschfeldowa, przez wiele lat ona była jednak w jego cieniu. Dopiero niedawno powstał skwer nazwany jej imieniem, za co ogromnie dziękuję. Ja przecież działała, tworzyła. Na równi z mężem. Także my rzeczywiście mamy ogromne zaległości w tym zakresie i takich kobiet, które były poukrywane za ramieniem swojego męża, partnera, jest całe mnóstwo i mam nadzieję, że ten głos tych kobiet będzie coraz bardziej słyszalny i że my zaczniemy też o to bardziej dbać, że będziemy troszczyć się o to, żeby słuchać te osoby, które być może zostały już zapomniane, bądź mają potencjał do tego, żeby być zapomniane, bo takich osób jest mnóstwo. My kobiety jesteśmy przyzwyczajone do tego, że stoimy cicho w kącie i godzimy się na to, żeby o nas nie było głośno. Ale też same kobiety tak robią, bo na przykład Hanna Hirschfeld nie chciała być podpisywana. Mówiła, że to wszystko jest zasługa męża, mimo że to ona stworzyła te oddziały dziecięce, tak? Ona pracowała z dziećmi, to ona była twórczynią, ale wszędzie wypychała męża. To też jakby wynika z takiego wychowania. I zastanawiam się, jak to jest teraz, kiedy zbieracie, czy kiedy ty zbierasz materiały, czy to jest tak, że kobietom jest trudno pokazać, że to jednak nie mąż, tylko ja byłam, czy tam moja babcia była? Ja jeszcze tej obserwacji nie mam. Moją obserwacją jest to, że często mąż pisze historię swojej żony, co jest niezwykle ciekawym zabiegiem. To jest super. Tak, i to jest ogromnie ważne i wspaniałe jednocześnie. Takiej obserwacji zupełnie nie mam. Myślę jednak, że do tego, żebyśmy my jako kobiety czuły się podmiotami, również w tworzeniu właśnie na przykład przestrzeni miejskich, potrzebny jest ten własny pokój historyczny. Dlatego też ten własny pokój, mam nadzieję, to będzie właśnie ta broszura feministyczna, ten zin osiedlowy, która pokaże kobietom, ta działała, ta osoba działała. Tutaj pani Zofia w swoim sklepie tworzyła przez lata wspaniałe miejsce dla społeczności lokalnej. Żebyśmy my też zdawały sobie sprawę z tego, że to pomaga kolejnym pokoleniom, że to pomaga naszym córkom i że to będzie sprawiało, że nasz świat będzie jeszcze bardziej równy i przyjazny dla przyszłych pokoleń. Ale tu widać, że też zmiana zachodzi w mężczyznach, bo skoro powiedziałaś, że pisze mąż, opowiadając historię swojej żony, to znaczy, że ta zmiana zachodzi nie tylko po stronie kobiet, ale również po stronie mężczyzn. I mężczyźni dostrzegają ten brak i chcą go uzupełnić. Myślę, że duża rzesza mężczyzn dostrzega ten brak, jednak duża rzesza wciąż nie dostrzega i ma duży problem z przyznaniem, że kobiety również tworzyły na przykład właśnie historię, jeżeli mówimy o tym projekcie. Widać to również w dużym problemie dużej rzeszy osób wciąż z używaniem feminatywów na co dzień, tak? Także jeszcze bardzo długa droga przed nami. To również obserwuję w innych obszarach swojego życia. Myślę, że mamy mnóstwo pracy, ale każda cegiełka jest na wagę złota i będziemy dążyły do tego, żeby ta emancypacja dokonywała się na każdym poziomie. A jeśli chodzi o edukację, bo takie projekty mówią o przeszłości, czyli kontaktujecie się z osobami, które miały jakiś wkład w tworzenie. A co z edukacją? Czyli
Czy będziecie wykorzystywać to, ten zin, te wydawnictwo, te wszystkie pamiątki, które do was trafią, po to, żeby uczyć młodych ludzi, jak wyglądała historia albo jak tworzyć te historie w przyszłości? To na pewno jest konieczne. To, co ja mogę zrobić i to, co my możemy zrobić jako kobiety, które współuczestniczą w tym projekcie, to jest danie takiego zina, podarowanie go bibliotekom naszym wrocławskim i myślę, że to jest bardzo realne i o to będziemy się starały, to na pewno. Jednak jeżeli mówimy o edukacji, no to większego wpływu na rzeczywistość ja w tym momencie nie mam, choć bardzo bym chciała mieć, ponieważ dziś w podręcznikach historii realnie brakuje wielu kobiet. Mamy do czynienia i właśnie tutaj znowu Marią Curie-Skłodowską, ale na przykład nie mamy już do czynienia z Aleksandrą Piłsudską, zupełnie nie wiem z jakiego powodu, a przecież ona nie była najważniejszą aktywistką w cudzysłowie niepodległościową, bo było ich całe mnóstwo, a my tę lukę cały czas w wiedzy mamy i się na nią niestety niejako godzimy. Zmiana edukacyjna jest konieczna, ale nie tylko w zakresie historii, ale również w zakresie edukacji równościowej, tak? Bo ona realnie pomogłaby nam spojrzeć na to, co dziś możemy zmieniać i jak możemy się przystosowywać do nowej rzeczywistości, która powinna być bardziej kobieca, bardziej otwarta na każdą mniejszość i na każdą osobę. A jak to ten projekt, który realizujecie na Psim Polu, wpisuje się w rzeczywistość? Bo mnie się kojarzy, że Psie Pole to jednak była kiedyś mniejsza miejscowość. Osoby, które tam mieszkają, które mieszkały tam przez wiele lat, to jednak mają inne wychowanie niż współcześnie my. Inaczej patrzą na świat. Te role odbierane są bardziej tradycyjnie, że jednak kobieta, która opiekowała się rodziną, gotowała, a nie robiła coś na rzecz lokalnej społeczności, to w jaki sposób te osoby teraz działają, czy jak reagują na projekt? Powiem tak, w założeniach projektu jest odkrycie tej pracy takiej codziennej również, więc jeśli mam historię z 81 roku, z pierwszego dnia stanu wojennego, kiedy żołnierze w czołgach stacjonowali wzdłuż ulicy Okulickiego i osoba mówi, że po prostu ci żołnierze przychodzili do niej jeść, dla mnie to jest bardzo ważna rola, tak? Bo to jest rola historyczna. Chciałabym, żebyśmy my odczarowali myślenie o historii, nie myśleli o historii w kategoriach królów, mężów stanu, wojowników, ale w kategoriach każdej osoby, która tę historię tworzyła, czyli również kobiet, które na przykład opiekowały się dziećmi albo osobami z niepełnosprawnościami. Bardzo chciałabym, żebyśmy przywrócili odpowiednie miejsce tym osobom, ponieważ one również tworzyły tę naszą rzeczywistość i to dzięki nim dziś możemy być tutaj, gdzie jesteśmy. I na Psim Polu to bardzo mocno obserwuję, bo te opowieści kobiet są zwykle właśnie bierne, ale ja nie uważam, że bierne historie w cudzysłowie ogromnym są gorsze. One są równie ważne i równie potrzebne nam, żebyśmy spojrzeli na historię całościowo, kompleksowo i tak, jaka ona rzeczywiście była. Jaki jest plan tych waszych spotkań? Bo macie spotkania i z mieszkańcami, ale również spotkania z historyczką. Tak, jutro i pojutrze wychodzę na Psie Pole i zbieram historie i wspomnienia i zdjęcia realnie, a 18 czerwca widzimy się z historyczką Joanną Chytrek-Chryciuk, która opowie nam o tej hair story Psiego Pola, pokaże nam kobiety, które tworzyły to Psie Pole, więc to będzie również dla mnie bardzo odkrywcze spotkanie, na które niezwykle się cieszę. 26 czerwca zaś zobaczymy się z Olgą Budzan, z którą haftujemy. Jeszcze nie wiem dokładnie co, będziemy haftowały na pewno wspaniałe rzeczy, które znajdą się również w tym zinie, w tej broszurze. No i ta nasza wspólna praca później, na finale 17 lipca, będzie ujrzy światło dzienne, także mocno na to czekam. Serdecznie wszystkich zapraszam, zapraszam również na fanpage mikrograntów, ponieważ tam wszystkie szczegóły każda osoba znajdzie. A jeśli teraz ktoś, kto ogląda naszą rozmowę, stwierdzi, że chciałby zrobić taki projekt albo chciałby przynieść jakieś zdjęcia, jakieś notatki, jakieś listy swojej babci, ale z innego osiedla, to co wtedy? Cieszę się, jeśli będę inspiracją i ten projekt będzie inspiracją dla dalszych działań kolejnych osób. I ja serdecznie zapraszam każdą osobę do tego, aby się do mnie odezwała, bo ja chętnie wesprę każdy tego typu projekt. Poza tym na pewno ogromne wsparcie ze strony ekipy mikrograntów, także bardzo polecam, bo to jest wspaniałe, to jest niezwykła siła i na pewno dziewczyny pomogą w realizacji. Myślę, że jeśli tak się stanie, że te projekty rzeczywiście będą się rozchodziły na kolejne osiedla, to będzie wspaniała wiadomość, a ja będę się starała tak robić, żeby tak się stało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Moim Państwa gościem była Adrianna Klimaszewska. Ja żegnam się z Państwem i do zobaczenia.